W imieniu obu klas powitać Was w piękny zimowy wieczór na naszym balu studniówkowym. Mamy nadzieję, że będzie to niezwykły bal, który uświadomi nas o tym, że już wkrótce przekroczymy symboliczny próg dojrzałości. Pragniemy odnaleźć tam swoje właściwe miejsce. Niebywałość tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy się wzruszeni. Każdy z nas pamięta moment, w którym po raz pierwszy przekroczyliśmy próg szkolnych murów. Szybko minęły wspólnie 4 lata. Za 100 dni przystąpimy do pierwszego i jakże ważnego w naszym życiu egzaminu, zwanego egzaminem dojrzałości. Przed nami matura. Już dziś jednak nadeszła ta magiczna chwila. Moment w życiu każdego z nas, w którym przepraszamy za nasze przewinienia i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Razem przeżyliśmy tak wiele. Studniówka to taki wieczór, który skłania do chwili refleksji i każe rozejrzeć się wokół i zapytać, dzięki komu tu jesteśmy. To właśnie teraz pragniemy na Wasze ręce, szanowna dyrekcjo, kochani nauczyciele, złożyć słowa gorących podziękowań za wszystko, za ciepły uśmiech, tak bardzo potrzebny w chwilach zwątpienia, za stwarzane rodzinne atmosfery, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazywaliście. To dzięki Wam poznaliśmy tajemnice, zmienialiśmy swe poglądy i zapatrywania na otaczający świat, dojrzewaliśmy. Pragniemy także złożyć ukłon w stronę naszej wychowawczyni, pani Marzeny, która nigdy nie traciła sił, by przemawiać nam do rozsądku, który w młodzieńczym życiu gdzieś ginie. Przyznajemy, byliśmy jednością niesforną, dlatego tak mocno chcemy przeprosić za popełnione błędy i podziękować za wyrozumiałość. Serdecznie dziękujemy wszystkim, bez wyjątku pracownikom naszej szkoły. Nie byłoby nas tutaj w tej szkole, gdyby nie nasi rodzice. Im również w tym uroczystym dniu pragniemy podziękować za to, że przez cały czas nami się opiekowali, podtrzymywali na duchu, w chwilach słabości przygotowali do życia. W szczególności chcemy podziękować pani Irminie za poświęcony czas, żeby nas przygotować na ten szczególny dzień. Chcemy teraz wręczyć też szanownym nauczycielom te kwiaty, które są tylko drobnym wyrazem naszej wdzięczności wobec was. Drodzy uczniowie, drodzy nauczyciele, drodzy rodzice, to bardzo piękny wieczór. Wieczór studniówki, wieczór studniówkowy. Moi drodzy, skoro jesteśmy już dzisiaj, spotkaliśmy się w tym pięknym, wspaniałym miejscu i w tym cudnym gronie, to znaczy, że już coś mamy za nami, że jesteście w 4. klasie, że przed wami studniówka, że była klasa 1., 2., 3., że były pewne poprzeczki, że były pewne trudności, a wy jesteście w 4., czyli udało się. I to jest bardzo ważne. Czeka was kolejna poprzeczka. Koniec roku tuż, tuż, koniec szkoły bardzo blisko i matura jeszcze bliżej. Aby nikt nie żałował tej nocy, że ją zmarnował. Życzę wam naprawdę wspaniałych przeżyć. Życzę wam szalonego wieczoru studniówkowego. Thank you.
od takich wzruszeń, ponieważ no, wiem, ile wymaga to wysiłku. Sama wiem, ile wymaga to wysiłku. To było przygotowane na wielką scenę. Dlatego bardzo Wam dziękuję i gratuluję i duże brawa. Nie można tutaj pominąć Pani Irminy Chrapli. Pani Irminko, proszę do mnie. Pani Irmina jest cudowną dziewczyną, która angażuje się bez reszty. I teraz brawa od Was dla niej za to, że tak pięknie przygotowała. Bardzo, bardzo dziękuję. Bye.
Państwa wierzymy, że powiedzieliście, że teraz...